Witam Państwa serdecznie w środę. Dzisiaj mamy 10 dzień sierpnia. Z tej strony Łukasz Fijołek, Fibonacci Team School. Sprawdzamy sytuację techniczną na eurodolarze. To jest interwał jednogodzinowy. Zbliżamy się do ważnego wewnętrznego mierzenia Fibonacciego 78,6. To jest jeden z tych głębszych wewnętrznych współczynników. Poziom ten od strony technicznej dodatkowo potwierdzony jest wcześniejszą historyczną reakcją ceny 29 lipca tego roku. Bardzo wyraźnie na podaż się pojawiła w tym miejscu, która zepchnęła rynek na ponad 40 pipsów. Na chwilę obecną ten poziom, a jest to poziom 1,1193, a więc okolice okrągłego poziomu 1,12, on jest cały czas aktualny i tutaj pierwsza taka zapora podażowa się znajduje. Dodatkowym potwierdzeniem jest zewnętrzne mierzenie Fibonacciego, które widzimy, że niemal idealnie nałożyło się na to poprzednie mierzenie, a więc w konsekwencji tworzy nam się klaster Fibo, składający się z dwóch mierzeń. Pierwsze to jest 78,6 całego tego ruchu spadkowego, czyli mierzenie od 2 sierpnia do 5 sierpnia. Natomiast kolejne mierzenie to jest od 5 od godziny 14 do godziny 15, czyli cały ten spadek bierzemy pod uwagę, nakładamy siatkę Fibo i zewnętrzne mierzenie w postaci 127,2 bardzo dobrze uzupełnia to mierzenie poprzednie. No oczywiście tutaj wszystko współgra z tym szczytem z 29 lipca. Jakie motywy na rozegranie takich układów? Bardzo często pamiętajmy, że w tego typu sekwencjach pojawiają się podwójne szczyty, podwójne testy, tak zwane retesty, czyli może być silne dojście na przykład na takiej bardzo dynamicznej świecy markującej, na przykład na tej świecy z godziny 13, może być dojście do poziomu, powinna być jakaś reakcja podażowa, to jest dla nas znak, że faktycznie ta podaż leży. I pamiętajmy o statystyce. A statystyka jasno mówi, że rynek w 60% przypadków daje ponowną szansę, więc dla mnie to jest nic innego jak okazja, którą ja traktuję, że mogę ponownie w pozycję wejść lub po prostu poczekać i jest to rodzaj bezpieczniejszego wejścia. A więc tutaj pamiętajmy, że jednym z motywów na pewno będzie ponowny test, może być ponowny test, natomiast tak naprawdę cały czas ten poziom, o którym powinniśmy pamiętać, który powinniśmy obserwować, przede wszystkim zachowanie ceny, to są okolice okrągłego poziomu 1,1194, 1,12 tak naprawdę. Najbliższym wsparciem wyznaczonym na zasadzie lokalnego overbalance, czyli tego prostokąta czerwonego, który zaznaczam w tym momencie, to jest dosyć ważna baza wsparcia, to jest lokalne wsparcie 1,1170.